Witam Państwa. Dzisiaj mamy 28 stycznia, piątek, weekendowo. Znajdujemy się na Gniankach. Pogoda teraz nie dopisuje. Wierzę, że niebawem się polepszy. Chciałbym się podzielić radosną informacją. Mianowicie gmina Mosina uzyskała drugą nagrodę za realizację projektu Przystanek Gnianki w ramach 11 edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich pod hasłem Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce. Nagrodę przyznano za konsekwencje w realizacji wieloetapowego założenia, które przez kompleksową wizję zagospodarowania doprowadziło do stworzenia przestrzeni odpowiadającej potrzebom mieszkańców. Nie tylko gminy Mosina, ale i całego regionu. Zagospodarowanie terenów przekształconych w wyniku działalności wydobywczej zwykle stanowi wyzwanie i szansę, która w przypadku Gnianek została w pełni wykorzystana. Te nasze Gnianki mogą stanowić przykład, w jaki sposób zagospodarować teren przekształcony przez człowieka, tak aby uwypuklić te walory krajobrazowe otoczenia. Jak dobrze pamiętam, to już w kadencji 2010-2014 została wieża wybudowana wraz z stworzeniem najbliższego otoczenia. I też jak pamiętam, to już w latach 2002-2003 ówczesny zastępca burmistrza, pan Bogdan Robakowski, przedstawił koncepcję zagospodarowania Góry Pożegowskiej jako miejsca, gdzie miała być postawiona restauracja, hotel, takie prawdziwe centrum turystyczne. Ta nagroda dla Gnianek to wspólny sukces budowany przez kilka lat przez ludzi, którzy od pomysłu i napisania projektu, przez budowę i kolejne etapy zagospodarowania tej przestrzeni pracowali i pracują nad tym tematem. To wspólne dbanie o ten teren z pracownikami nie tylko urzędu. Były odbiory, remonty, infrastruktury, była sadzona i siana zieleń, powstawały tablice informacyjne i z roku na rok elementy infrastruktury zostają ubogacone. To też ogromna praca pracowników porządkowych i ich zaangażowanie. Teren ten, Gnianki, to nasza gminna kolejna wizytówka. To miejsce, gdzie odbywają się różne imprezy rekreacyjne i sportowe. Mamy latem strzeżone kąpielisko, jest kino letnie. Ludzie przyjeżdżają z okolicy, z całej Wielkopolski, żeby odpocząć i tym miejscem się zachwycają. Warto też wspomnieć o ludziach, którzy w ramach stowarzyszeń, w ramach organizacji nieformalnych wspierali, sadzili też, pomagali w zagospodarowaniu już samych Gnianek, samego akwenu Gnianek. Chodzi o wędkarzy, harcerzy, ale też o wolontariat Wielkopolskiego Parku Narodowego, który dba o otoczenie w sensie porządkowym. I najlepszą promocją tego miejsca są ludzie, są mieszkańcy gminy Mosina, gmin okolicznych, całej Wielkopolski, którzy przyjeżdżają, potem dzielą się wrażeniami i nakłaniają innych do tego, żeby przyjechali i odwiedzili, cieszyli się tym pięknym zakątkiem naszej gminy. Bardzo się cieszymy z tej nagrody, a film, który teraz Państwu prezentujemy, jest to forma wielkich podziękowań dla tych wszystkich, którzy przez lata myśleli, dbali i działali tak, ażeby przystanek Gnianki to było to piękne miejsce, które teraz zostało uhonorowane. Gmina Mosina, naturalne, piękne miejsce. Gorąco zapraszam.